Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym omówić dalszą ewolucję kamery fotograficznej, mianowicie kamerę mieszkową, ale już metalową. I około 1900 roku fotograf nabywał taki oto przedmiot. Pięknie opakowany, w skórzaną torbę. W środku znajduje się kamera mieszkowa. I teraz ja tą kamerę wyjmę. Uważajcie. I mamy taką metalową skrzyneczkę znacznie mniejszych rozmiarów niż skrzynka drewniana. Otóż to jest przyczyna ewolucji w kierunku kamer metalowych. Mianowicie skrzynka drewniana nie mogła być zbyt cienka. Wymiary minimalne były ograniczone. Skrzynka metalowa ma już znacznie mniejsze rozmiary. To jest to, co jest w środku. Popatrzcie, kamera jest przygotowana do pracy. To jest słynna kamera fotograficzna firmy Voigtlander. Myślę, że ona pochodzi z 1915 roku, ponieważ bardzo trudno jest precyzyjnie wydatować, gdyż firma Voigtlander mieściła się początkowo w Wiedniu, potem mieściła się w Brunswicku i ona wyprodukowała kilkadziesiąt modeli swoich kamer, różnych kamer, nie tylko mieszkowych. I każdy model miał jeszcze kilka odmian. No więc umownie datuje to na 1915 rok. O! I kamerę mamy przygotowaną do pracy. Możemy robić format poziomy. Możemy robić format pionowy. Możemy używać celownika sportowego i fotografować w ten sposób. Ma znakomity obiektyw Heliar i migawkę Compout. Napinam migawkę i teraz robimy zdjęcie. Posłuchajcie. Zrobiliśmy zdjęcie. Co więcej, ta kamera ma tutaj dwa pokrętła umożliwiające pochylanie obiektywu w górę i w dół i w boki, co jest bardzo ważne przy fotografii architektury. Tu ma drugi wskaźnik poziomu. Oczywiście zwykle ona stała na statywie. I tutaj może pokażę, o właśnie gwint, już jest gwint znormalizowany. Ten, który również i obecnie jest w wszystkich statywach świata. Następnie trzeba było otworzyć matówkę. Ustawić przy pomocy pokręteł, ustawić ostrość. Teraz zamykamy matówkę. Zamykamy. Zobaczcie. I ja ją zdejmuję. I możecie zobaczyć najcudowniejszą rzecz na świecie. Stan zachowania tej kamery we wnętrzu. Ona ma 100 lat. A wygląda tak, jakby była zrobiona wczoraj. Popatrzcie. No to coś wspaniałego. Najlepsza firma fotograficzna na świecie. Firma Voigtlander. Istnieje do dnia dzisiejszego. I do dnia dzisiejszego robi rewelacyjne obiektywy. Color Heliar, odpowiednik tego obiektywu, który jest tutaj umieszczony, jest uważany za jeden z najlepszych obiektywów świata. Obiektywy nie tylko dla fotografii, ale głównie, co tu tutaj dużo gadać, dla najpoważniejszego konkurenta fotografii, jakim jest film. Wracamy do technologii. Teraz można było tutaj założyć kasetę, ale już nie kasetę drewnianą, tylko popatrzcie, cieniutką
kasetę metalową, do której tu wkładaliśmy błonę ciętą. Czyli taki materiał negatywowy, który miał formę błony celuloidowej. Zamykamy to i wkładamy w to miejsce. O! Mamy kamerę przygotowaną do pracy. Wyjmujemy zaślepkę, która jest też metalowa, nie jak w kamerze drewnianej. Popatrzcie, o, ona prawie tam jakąś jedną część milimetra ma. Napinamy migawkę i możemy zrobić zdjęcie. Już w tym momencie mamy negatyw, a więc mamy zdjęcie. Zakładamy zaślepkę i idziemy do ciemni, wywołujemy negatyw, wkładamy do powiększalnika, robimy odbitkę. Ale tego było za mało. Uważali, że to jest za skomplikowany system pracy. I wymyślono następny patent, który jest bardzo ważny, mianowicie specjalny rodzaj kasety na film 120. Tu mamy oznaczenie, nie wiem, czy będzie to widać, DRP, czyli Deutsche Reich Patent. Pokażę, jak to wygląda w środeczku. O! O, jeszcze tutaj mamy kawałek nawet filmu. Są dwie szpule. Szpula odbiorcza i szpula nadawcza. Tu wkładamy film 6x6, czyli film 120. Tu wkładamy drugą szpulkę. O, możemy sobie ją pokazać, jak ta szpulka wygląda. O, w ten sposób. O, ona wygląda. Tu ją byśmy włożyli. Zamykamy. I mamy kasetę przygotowaną do pracy. Co to nam daje? Otóż w zależności od tego, jaki wybierzemy format, czy wybierzemy format 6x9, czy wybierzemy format 6x6, czy wybierzemy format połówkowy, 4,5x6, już wtedy, w latach 20. XX wieku, to możemy robić 6, 9, 12 zdjęć, a nawet 16 zdjęć. Wszystko zależy. To jest kamera formatu 6x9. Voigtlander robił różne kamery. Od wielkoformatowych do 30x40 po kamery 6x6. I znowu wkładamy tą. Tutaj też pokazuję, że to trzeba bardzo precyzyjnie zrobić. Wkładamy tą kasetę. Odsłaniamy jedno z czerwonych okienek, w zależności od tego, jaki format wybraliśmy. No i niestety ręcznie przewijamy. Zrobiliśmy zdjęcie, tak? Czyli pokażę może jeszcze raz. Uwielbiam ten odgłos. Przewijamy na następną klatkę, która jest nienaświetlona i możemy od nowa zrobić zdjęcie. Możemy też, jeśli bardzo tego chcemy, zrobić makrofotografię, bo ten ładunek, tą kamerę można posunąć ostro, tylko trzeba pamiętać, żeby ten zatrzask był, tu jest taki zatrzask, żeby on był odblokowany. I możemy robić, możemy wyciągnąć praktycznie dwukrotny wyciąg miecha. Możemy fotografować na przykład, no nie wiem, no paznokieć nasz, mniej więcej takiej wielkości zdjęcia. Tą jedną kamerą, która jest wyposażona w cudowny obiektyw, ma wszystkie elementy super nowoczesnej kamery. Można ją porównać z najlepszymi kamerami, które będą później miechowymi, typu Sinar,
typu globika. To wszystko jest. Czym się różni? Różnią te obiektywy, te dwa obiektywy. Ten od kamery drewnianej, ten od kamery metalowej. Jak widzicie, tu jest jakaś taka większa ścianka. Otóż w tej części obiektywu jest umieszczona migawka. Różne tryby działania migawki i tu jest pokrętło czasu. Tym regulujemy czas, który ustawiamy, a tym pokrętłem ustawiamy przysłonę. Nie średnica obiektywu, ale zastosowanie do określonego formatu negatywu decyduje o tym, jak wielki jest obiektyw. Ewolucja dalsza kamery mieszkowej przebiegać będzie w ten sposób, że ona będzie zmniejszała swoje rozmiary, chociaż w dalszym ciągu pozostawi format 6x9. Ustawianie przysłony jest pokrętłem, które zwykle się mieści u góry. Tu jest naciąg migawki. Tu jest zwalnianie migawki. I to jest Netar Zeiss Icon. Również bardzo dobry aparat fotograficzny. Jakości są niesłychane, nieporównywalne zupełnie z fotografią cyfrową. I w pewnym momencie, o, zaczynają psuć producenci. To już jest aparat powojenny. Mianowicie chodzi o ten materiał na mieszek. Popatrzcie, tu mogę popukać, tu mogę popukać. A tu mój syn, jak miał 5 lat, puknął i taki efekt. I tutaj może kolejna rzecz. Też patrzcie, solidny futerał, skórzany, nity mosiężne. A w środku niezwykła zupełnie kamera mieszkowa. Mianowicie, nie wiem czy to będzie widać, ten napis wiele tłumaczy. To jest kamera Kodaka mieszkowa. Tutaj popatrzcie, mam taki fajny, co prawda króciutki mieszek, ale mam jeszcze mieszek. O. Która już jest rozwiązaniem będącym odejściem od tej szlachetnej linii kamer mieszkowych średnioformatowych. Mianowicie jest to kamera na materiał, który można było kupić w każdej drogerii na świecie. Ten materiał oczywiście trafiał tutaj. Tu była szpulka odbiorcza, ale jest to kamera mieszkowa na materiał małoobrazkowy. Czyli materiał, którego pomysłodawcą jest Oskar Barnack, który po raz pierwszy około roku 1913 wziął mniej więcej 2 metry taśmy filmowej, 35 mm, stworzył pierwszy ładunek, który można było zakładać przy świetle dziennym. Może ja teraz pokażę właściwie, co tam za wielkie cudo jest. Wiecie? Jest szpulka i prześwietliłem cały negatyw. Z tym, że ja to robię wielokrotnie, zawsze jak demonstruję, więc uwierzcie mi, że mu nie zaszkodzi. O, to jest ten wspólny łącznik kina, filmu i fotografii. Największym konkurentem, który się pojawił, była Leica Oskara Barnacka, która została wprowadzona właściwie w 1925 roku do powszechnej produkcji. Ale jeszcze walczono, kochani, jeszcze walczono, jeszcze panowie, którzy chcieli mieć materiał o wyższej jakości, walczyli dalej i stworzyli najmniejszy aparat świata. Wtedy,
Wtedy to był najmniejszy aparat świata, to jest rok 1934. Tu on jest odlany z żeliwa. Migawka uruchomiona w ten sposób, składający się z dwóch połówek, w środku umieszczony był materiał też na szpulce. Był to najprostszy z możliwych, a zarazem skutecznie działający aparat, wymyślony przez konstruktora, geniusza Fritza Kaftańskiego z Berlina, który produkowano w Niemczech, produkowano w Czechosłowacji, produkowano w Polsce, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. No, w 1938 roku pojawił się na rynku Minox. Już taki aparat nie był najmniejszym aparatem świata, ale Minox miał taśmę fotograficzną 16 mm. Tu jest 31. To jest najmniejszy aparat analogowy, jaki mam w swojej kolekcji. Jeszcze może posłuchajmy, jak zegarek chodzi. I teraz pokażę na koniec największego konkurenta aparatów mieszkowych. Ja oczywiście lajki nie mam. Nie mam takiego szczęścia jak Filip Karczewski z Torunia, który zdobył tą lajkę za niewielkie pieniądze, ale mam takie coś takiego. Coś, co nazywa się FET. Absolutnie sprawny do dnia dzisiejszego aparat, kochani, który ma dość ciekawą historię. Otóż w momencie, gdy pojawiła się na rynku Leica na kasetki małoobrazkowe, gdzie można było zrobić 36 zdjęć, natychmiast wszyscy konstruktorzy z całego świata zaczęli ją kopiować. I to jest kopia pochodząca ze Związku Radzieckiego. Ten skrót FET. To są trzy litery. Felix Eduardowicz Dzierżyński. Aparat produkowany był od lat 30. do lat 60. w najrozmaitszych wersjach. Ale popatrzcie, jak jest wykonana to samo etui. Skóra solidna. Aparat wygląda tak, jakby wczoraj wyszedł z fabryki. Ma już swoje lata, przecież prawie 90 lat ma.